się zasad, brak, mama sa w rękawie. Bo rozpierdolę tracą, jak w końcu wypuszczą chawę. Jadę z sen na rękawie, dyktuję. Z Buku Zawadiaka, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Sword and Sandals 3. Proponują mi łóżko, machając przed nosem prochem. Ja pokolenia głosy wniosę przekaz. Halo, halo, dzień dobry. Witamy serdecznie, słuchałem dzisiaj tego pół dnia, to sobie pomyślałem, że puszczę Arrow Blend z Buku Zawadiaka oczywiście. Piękna robota. Dobra, dobra, skończyło się kurwa śmieszkowanie. Żebyście sobie nie myśleli, że to jakieś śmieszki będziemy uprawiać, bo nie będziemy uprawiać. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Swords and Sandals 3 Solo Ultratus. Witam, witam, witam w kolejnym odcinku. Wczoraj niestety nie było, ale kontynuujemy serię i wracamy oczywiście do codziennego, do codziennej publikacji około 20. Przepraszam za wczoraj. Będziemy lecieć. Słuchajcie, co się tutaj działo? Nic się nie działo w sumie, nie? Idziemy dalej. Tatek Impera level 7, Bob's Brain nadal obecny. Jeżeli seria ci się podoba, oczywiście pamiętaj, żeby trzaskać łapkę w górę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Level 7, Skeletal Elf. Teraz tak na weekend, tak jak mówiłem na odcinkach, nie wiem, czy to mówiłem na odcinkach, wydaje mi się, że tak. Byłem nagrany troszeczkę na zapas w związku z wyjazdem jednym. W związku z tym też muszę sobie troszeczkę przypomnieć, ale raczej spoko. Kim ty kurwo jesteś? Gentle Apollo is a world renowned expert on paper planes. Swoją drogą teraz już, bo no, niestety to tak jak mówiłem, było nagrywane na zapas. Zajebisty pomysł w komentarzach wyczytałem, którego no, niestety już nie zrealizujemy, bo teraz już jest za późno, żeby o tym, czy zabijemy, czy nie zabijemy przeciwnika, decydowała krówka Mumu, w zależności od tego, czy zrobi kubkę, czy zrobi na przykład mleczko. A ty kurwa na pewno kubkę dostaniesz, kumplu. Prawda? Jeb, 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 jeb. Dzień dobry, dokładnie tak. Okej, okay, pięknie. Gentle Apollo poległ u naszych stóp. Za syna pedała. A, dobra, już pamiętam, z tym świniowym bossem żeśmy przegrali, bo był mocny i jak nas trzasnął, to chyba jednym strzałem nas zabiła świnia. Więc musimy troszkę golda jeszcze pozdobywać na tych gubach. Tutaj, co to jest? Że wygląda jak jakiś mage, kurde, z karabinem? Czy co to jest? Z mikserem? Chińczyk z mikserem. O co tu chodzi? No dobra, ale to jesteśmy mocniejsi generalnie, więc spoko, rozpierdolimy tę budę. Rarg. Powiedzmy, że Chińczyk z mikserem nie jest kimś, kto może nas pokonać. Co on robi? Rzuca z częściami iPhone'a z fabryki. Dobra, chyba nie. Okej, okay, pięknie. Co jeszcze? Słuchajcie, informacyjnie. Mamy dzisiaj 2 listopada, a już 6, czyli za 4 dni widzimy się w Olsztynie. Oczywiście nie ze wszystkimi, tylko z tymi z Olsztyna, chyba że ktoś se przyjedzie. Widzimy się w Olsztynie w klubie Nowy Underground w ramach One Million Tour. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Lublin i Kielce już za nami. Przed nami Olsztyn, również za syna pedała. I oczywiście zmniejszamy sobie cały czas nasz alignment, żeby zdobywać więcej golda oraz leczyć więcej zdrowia, jeżeli będzie taka potrzeba w trakcie walk. Jednocześnie informacyjnie, jeżeli ktoś z was nie ma cashu na bilet, słuchajcie, to na fanpage'u ruszył taki mały konkursik, w którym możecie sobie wygrać jedną z 10 wejściówek. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, link będzie w opisie. Dobra, okej. Co ty sobie, kumplu, myślisz? Serdeczny. Kim ty jesteś? Jesteś trochę piratem, takim majtkiem bardziej, nie? Niż jakimś groźnym kapitanem. Ja to wyglądam jak groźny kapitan z tymi płomieniami w oczodołach, z tym takim wąsem tutaj i z tą modną fryzurą oczywiście. Pamięta do Gimpera? I ten wyraz twarzy cały mam taki, generalnie jakbym, kurwa, był jakimś killerem. Fu, jeb. Co jest? Jezus. Przez ułamek sekundy miałem taką zawiechę, że nie wiedziałem, na którą łapkę kliknąłem. I ja mówię, co jest? Nie, halo! Tato Gimpera, proszę mu nie pomagać! To jest zły człowiek. Dobra, Sergeant Blob. Dużo armora, ale mniej healtha i ma sporo magiki. No zobaczymy, będą jakieś widły. Czy na tej mapie my go możemy zepchnąć? Nie, nie możemy, więc musimy go zlać. Niestety, dobra, bez problemu. Currently too far away. Dobra, spoko. O nie! Czemu on nie trafił? Kurde, niedobrze, dobra. Trzeba jakoś normal atakami, bo Battle Trance'a będziemy potrzebować pewnie, żeby go rozwalić. Znaczy, suma summarum... O nie, critical hit mi sprzedał, muszę się wyleczyć. O kurwa! No nie, wiedziałem, że się muszę wyleczyć. Oj, do dupy. I cannot be defeated. Nie, winstreaka mi znowu przerwałeś. This is a very difficult fight. No, jak będę mógł zepchnąć,
goją, cokolwiek, co to jest? To coś? Ej, nie ma jakoś dużo armora, tak szczerze. Parę dobrych hitów sprzedanych. Pod warunkiem, no, że Kloden nie będzie nakurwiać jakoś jak szatan. Ej, naprawdę może nie być źle. No tam żeśmy pechowo dostali dwa te krytykale z dupy. Ej, wcale nie bije tak mocno, zajebiście. Możemy zabić 10-levelowego przeciwnika. I dzięki temu... Co ty tam machasz tym laską, ty? I dzięki temu... Jak zabijemy... to dostaniemy dużo wszystkiego. Dobra, ej, halo, proszę mi oddać mój rage. Dobra, przedspać. Normalna takim, coś zabiorę, sparowane. No nie, halo, mój rage, nie możesz rage'a odpalić, ty. Oddawaj. Kurde. Oddawaj. Dobra, teraz się trzeba wyhealować. 26 health'a. I magicka damage przeciwnika tyle samo zadałem. O nie, on ma boosta. Dobra, ucieknę. O kurwa. Dobra, szarża. O nie, zjebałem. No jeszcze mnie uratował. Jestem najgorszym frajerem. I cannot be defeated. No nie, jestem zły. Zepsułem tę walkę straszliwie. Dobra, idziemy na gnole jakieś. No i muszę się na tych żałosnych gówniakach wyzywać. Rozpierdolimy tę budę. I nie jestem w stanie pokonać nawet silniejszego przeciwnika. Ale jak to zrobić? Ja też sprzętu teraz jakoś nie kupuję, ale chcę sobie już zaoszczędzić troszkę pieniędzy, bo mam tego tysiaka i kupić sobie troszkę lepszy sprzęt za level na przykład, czy coś takiego na 8 levelu, bo to będzie miało dużo więcej sensu. Może jak sobie odpowiednią muzykę włączę, to wtedy będę zabijał. To wszystko jest chore. Tak mocno toksyczne. Wczoraj bym to przemilczał, dzisiaj już nie przemilczę. Idziemy na silniejszego teraz. Dobrze, teraz na pewno nam się uda. O, halo. Idziemy na 8 level. Jakiś dobry moment jest potrzebny. Dobra, zaraz będzie. Teraz go zabijemy. Dawaj go! Raz! Raz! Jeb! Pluto Poetor musi zginąć. Dobra, spodłował se. Dobrze, dostał. Okej, dostałem ja. Dostał on. Dobrze! Bijemy go. Okej, zmisował, zajebiście. Dobrze, 20. Ładujemy sobie Rage'a. Dobrze! Z buku, zrobimy to. Kurwa, dziękuję. O nie? Jeszcze raz? Dziękuję, pozdrawiam. Najlepszy raper Tomasz Andrzej Zbukowy. Pozdrawiam serdecznie. I przepraszam bardzo. I kto pomaga wygrywać walki? Wy powiecie poważny raper, Sokół. A ja mówię, może sokoły latają wysoko, ale jak sokół jest głodny i chce sobie zapolować na przykład na myszkę, to ta myszka musi skądś wyjść najpierw, na przykład z buku albo z dębu. I teraz sokół bez buku sobie nie poradzi, żeby sobie coś zjeść. I to kto jest lepszym raperem? No, napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu. Proszę. Tylko się dobrze zastanów, co masz w głowie, kolego. Bo to nie są takie łatwe rzeczy. Atak z double damage, żeby ci nie było zbyt miło. No i to jakbym tak sobie nie folgował, nie? Bo to nie są proste rzeczy. Nie są proste rzeczy. Czy jest ta gra ściszona odpowiednio? Tak jest, dobra. Martwię się, że będzie za głośno. Nasty jesteśmy teraz, dobra. Idziemy jeszcze na tego. Trochę się cykam na tego najmocniejszego iść. Pójdziemy tego pajaca tutaj sobie załatwić. I może... Właśnie, jak ma gitarę, to ja mam 100% na power attack. Bez sensu. Załatwimy sobie tutaj to drzewko bonsai. Typka. Jeb, jeb. Przecież power ataki, no to ja za chwilę będę tak naładowany. Zobaczcie. Ale to co ty, na czym polega to granie gitarą w tej grze? 11 damage mi zadał gitarą. No ale co mu to daje, jak ja biję 46? Bo wszystkie power ataki trafiają, bo ja sobie Rage'a bardzo szybko ładuję. Więc bezsensowna taktyka. Zasyna pedała, pięknie.
Ej, powinni zrobić Swords and Sandals multiplayer jakiś. To byłoby tak fantastyczne. Dobra. Gladieta, gladieta, gladieta. Okej, no idziemy w Conviction, dwa punkty kolejne. Spróbujmy sobie to zmaksować. Nie wiem, czy to dużo nam da, czy nie dużo. Ale to jest jakaś tam, jakiś tam pomysł, nie? Na coś tam. Very difficult fight, no dobra. To jeżeli mam 3900 golda, to teraz tak, rozejrzyjmy się troszeczkę. I ósmy level. 717. No dobra, to też zobaczę sobie najpierw na swoje tej rzeczy. Ile to bije? 6.15, no to 7.17 nie jest jakimś szczytem. Raczej zbrojowych rzeczy szukamy. I nie w okolicy środka, bo te środki mają tutaj 19. Ta spódniczka ile? A, to jest całość, 19, dobra. I buty też 21, czyli raczej górne części. Shoulder guards i shirt, dobra? Idziemy szukać. Shoulder guards albo shirt, coś takiego. Shirt. Unholy. Plus 11 do armoru, tu nie tak dużo. Shoulder guards są, które dają dużo. Bracers. Shoulder guards 16. Plus 2 tu alignment to wymaga, bo to jest holy. O kurde, to nie mogę mieć. To mogę mieć, ale to daje więcej. To co to daje? A, plus 2 do alignmentu. Okej, okay, kumam, minimum alignment, musiałbym mieć 4. Plus 2 to daje. Dobra, to sobie weźmiemy... no weźmiemy sobie to, no bo co no... A nie, to nie, to są portki właśnie. Czyli shoulder guardsów nie mogę, dobra, jest unholy cloth shirt. I bracersy, dobra, to bracersy wezmę. Wezmę w takim razie unholy cloth shirt. I minus 1 do alignmentu mi ona da, spoko. A tutaj mamy coś mądrzejszego. Ósmy level, wizard hat, beret, nomad scarf, mam różne czapki, spiked shield, ale tego jeszcze nie, już kurde, 6200 to kosztuje, to nie mam na to. Nomad scarf, ale mogę sobie tutaj coś kupić. Dobra, to niech to będzie beret, no bo to tak impera, kurde no, kurca fix, to też będzie jakieś czapki głupie, wojskowe rzeczy. Ale zajebiście wygląda. Łocie chuj. A jestem prawdziwym generalissimus. Pięknie, maximus. Idziemy od razu, tak, maces, mamy tu gdzieś jeszcze jakieś... Armory jeszcze jest. Od levelu 8. Ale buty. Ale drogie bardzo. No dobra. To inwentory. Sprzedamy sobie cloth shirt. Za połowę ceny oni to kupują, ale spoko. Dwa koła golda mamy. No i będziemy zbierać dalej zaraz. Jak to wygląda ze swordami rzecz? Na 8 levelu 6.18 two-handed. Maces. Tu jest gdzieś ta, co mam. Nie, nie ma. Dobra, ale tu jest Unholy Mallet na 10, a 5.14, to nie, mnie nie interesuje to. Moc za mało bije sobie. Sturm Resistance Armory, Axis and Pole Arms. Ja mam... Które ja mam? Żadnego z tych. Dobra, nie wiem, to na 9 Glaive. Ale no to bije 10.15. Aha, ale 10 minimalne, no tak, to jest ciekawe. Dobra, na razie idziemy jeszcze zlać paru typków. No i spróbujemy na tego prosiaczka pójść teraz, jak mamy tyle armoru. Czy to dalej nie jest aż tak jakoś mega dużo, no ale jesteśmy sporo silniejsi, tak mi się wydaje. No podejmijmy próbę. Ała, kurde. Quick attack, dobra, quick. Ale on ma armoru, no nie, no ja potrzebuję chyba podwójnych tych. No kurde, co ty robisz? Dobra. Potrzebuję podwójnych obrażeń, zdecydowanie. Dobrze, 21. Okej, okej. Dobrze. No, potrzebuję bardzo tych obrażeń. Dobrze. Będziemy go lać tymi normalami, po to, żeby mu zabierać tutaj ten... to naładowanie. Kurde, sparowane. No, nie trafił mnie. Oddawaj. Potrzebuję tego rage'a, kurwa, no nawet power attack jakiś. Ja sobie umrę zaraz, nie? Jemu 32 health, a sobie uleczyło. Czemu mi nie uleczyło? A nie, to zadało jemu obrażenia. Dobra, to co ja mogę zrobić? Dobra, mogę odskoczyć. Nie mogę odskoczyć, mogę tylko odejść. Dobra. No teraz. Aha, nie mogę defensive state tutaj. Dwa health'a. To mało, kurde. O kurwa, ale mnie jebnął. No to po mnie.
Bo on ma battle trend za chwilę. No i dupa. Dobra, miss? No to na co ja liczę? Dziwko! Kurwa, umieraj! Aaaa! Pięknie, żebyś się nie... Ale jeszcze nową animację odblokowaliśmy teraz. Tak wstaje mu, tak rękę ubijamy. Pięknie! Za syna pedała! Dobrze, 745 golda. 6,4 bonusu już mamy. I po minus 4 tracimy teraz po tym level upie. Halo, you must return to town. Musimy podjąć próbę, bo nie mamy już... zobaczcie. Nie mamy już ludzi tu. Dobra, 2800 golda, level 8. Czy możemy coś jeszcze kupić za to? Lepsze troszeczkę. Tego nie mogę, bo jest holy. Czy kupić mogę, ale nie użyję. Vest 31 na chest armor. Zajebiście, czemu ja tego nie mam? Albo jakiegoś shirta sobie super kupiłem. O nie, kurde, bez sensu, bo teraz gold jest wydany już. Helmet scabs. 8 level, no mat scarf. No to już mam na 8 level. Dobra, dobra, moment. Zobaczę sobie broń. Broń to jest 6,15. Jeżeli mogę mieć lepszą, to wezmę lepszą zawsze na tę walkę, nie? Swordsmaster, mam 6,15, a mogę mieć 6,18, ok. Albo mogę mieć 7,17 i to już jest więcej. Dobrze, wezmę to. Wymienić sobie broń to dla mnie tam nie problem. Zamieniamy tak. Super. No i chodźmy na świnkę, chrum chrum. No on jest level 7, to się nie dziwię, że na levelu 8 już mi nie daje tych ludziksów, nie? Dobra. Ja wiem, co musi polecieć, żebyśmy wygrali. Spokojnie. Ja doskonale wiem, jaka piosenka musi tu polecieć. Nie ta. On ma wszystkiego więcej. Average damage, armor, health, magicka, wszystkiego. Będzie bardzo, bardzo trudne. Jest mocny jak na 7 level. Ja też nie mam żadnych perków, tylko przeszedłem wszystko w te zmienienie alignmentu, nie? Ale spróbujmy to zrobić tak. Z buku! Zróbmy to. Siema, 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 brat, jestem z buku, co tam słychać, widzę, że stare kurwy nadal nie chcą tutaj zdychać dobrze, że rap nie lipa, widać na tipach postęp, że wciąż jadę dla ludzi, nie jak pierdolą po force, widać, że u mnie dobrze, paru to gardło ściska, zaciskam tylko zęby i to spoko, nie przemilczam, nadal apetyt wilka mam, napierdalane szpilka mam, najlepiej jak potrafię w rapy, nie wożę się w ringach tam. Bigo! To jest normalne, biję tyle co klikiem. Jak ci się coś nie podoba, wyrażę ładuj dobrze, 25. Nadal koncerty gra. Widzę, że nie jestem sam. Dobra. Za plecami ziomki. Ładujemy. Defensive. Czasem tylko bucha daje. Muszę podwójne obrażenia mieć, żeby go zabić. Mam. Dobrze, kurwo. Mam 21 lat, a rap pozwolił. Dobrze. Dobrze. Jeszcze raz. To jeszcze żonę. To wszystko jest chore. Tak mocno toksyczne. Co jeden to przemilczą. Dzisiaj już nie przemilczę. Odsuwam się. A to jemu bije 34. O kurwa. Świnia. No ale nie mogę już ćwiczyć. No w końcu się uda. Jeszcze raz. Nie pękaj, masz napierdalać jak szamani w Afryce na bębach. Nie mów mi, że wymykasz, to stękasz, kurwa przestań. Masz napierdalać jak tego smoka se przyjdzie. Musimy to zrobić, jeszcze jedna próba. Jak cię słab, jakoś do ludzi trafiam. I nie muszę jaką przy tym robić siebie pajaca. Wiesz, trzymam się zasad, brat, mam masa w rękawie. Bo rozpierdolę trafię, dobrze. W końcu wypuszczą chawę. Jadę sen na dobrze. Dyktuję, dobrze. Robię to w takim stylu. Dziwko! Mało koła z mokro. Muszą dorosnąć trochę. Proponuję. Dobrze. Kurwa. Ile on leje. Jezus. Nie puknę małolatki. W domu czeka moja Britney. Jadę na pełnej piździe. Lecę po swoje zgarnia. Ma za plecami ziomek ze mną. Kurwa. Co? Jak go zrobić? Dobra, ja się z nim trochę pomęczę i następny odcinek zaczniemy od momentu pokonywania go, a póki co dzięki wielki za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, cześć!